Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Foresta. Dzisiaj widzimy się wyjątkowo we wtorek, gdyż po prostu w niedzielę nie zdążyłem ogarnąć tego odcinka. Więc dobra, jak widzicie, plus, minus tutaj już nasza chatka wygląda. Tylko musimy się pozbyć tego, ale to przyjdzie noc i, że tak powiem, przyjdzie reszta. Reszta opcji, żeby to w miarę wystroić. Patrząc, jaki mamy ekwipunek, generalnie nadal brakuje nam paru na 100 rzeczy, które by się bardzo przydały. Najbardziej brakuje nam roślinek, chociażby od energy mixów. I w ogóle, czemu ja sobie nie zrobiłem pancerza? To jest ciekawe. Dobra. Daj mi, proszę ciebie, katanę. I tak pomyślimy, co nam się może przydać. Alkohol niekoniecznie, patyki nie. Więc po prostu już sobie zaczniemy na razie projektować ten nasz sławny, piękny kontener. Żeby po prostu w miarę to wyglądało. Na pewno jedną suszarkę postawić musimy. Chociażby dlatego, żebym już sobie te króliczki mógł powiesić. Bo jesteśmy głodni, ale tutaj sobie batona zjemy i będzie spoko. Tak samo mamy czaszki, więc możemy kontynuować oświetlanie. Chociażby tego miejsca. Dobra, więc tu, lampy. Gdzie są te? O, tutaj jesteście. No, nie podoba mi się najbardziej na świecie, że trochę prześwituje ta brama, ale no, trudno, się ogarnie, dobra. Ale jeszcze tutaj odnośnie naszej ankietki, filmy będą się pojawiały o 20. Właśnie z racji takiej, że po prostu mi jest minimalnie łatwiej ogarniać filmy na 20 w razie takiej sytuacji, w której filmu nie zdążę nagrać dzień wcześniej. Tak jak na przykład dzisiaj, no nie ogarnąłem i dlatego widzicie film o 20, a tak no będzie mi po prostu łatwiej i możemy nawet zrobić tak, że najpierw robimy jakiegoś streama, a powiedzmy o tej 20 zapraszam was na odcinek i myślę, że to by nie było takie głupie i jeżeli nie będę pracował, to tak zrobimy. Jeżeli zacznę pracować, to będzie wyglądało troszkę inaczej, ale też jakoś ogarniamy wszystko. Więc chyba tyle z ogłoszeń. Jutro Long Dark wleci normalnie. Znaczy normalnie... normalnie jeszcze poczekam jutro... Albo nie, w sumie on już wleci o tej 20. Po prostu już... Zawsze was przyzwyczaję do tego, że filmy są o tej 20 i tyle. No tutaj troszkę to oświetlenie wystaje. Nie powiem, że no nie jest ono jakby najlepiej zaprojektowane, ale pod tym względem, że no nie postawię tego równo. Nie postawię tego równo. I ja nie mam w ogóle żywicy. Dobra, mamy garnek. Tutaj widzę, tak stwierdził, że się to pobaguje. Dobra, po prostu założę sobie cały ten, nie wiem jak to nazwać, zbiornik na żywicę. Tak to nazwijmy i po prostu, żeby ta żywica mi się tutaj zbierała, bo... Tylko gdzie to jest? To jest dobre pytanie. Dwa patyki. No garnek mamy, tam ktoś... Nie, dobrze. Dobra. Więc okej, okay, tak to wygląda. Ten kontener jest dosyć oświetlony, będzie on dosyć widoczny, ale no... no nikt nam przynajmniej nie wejdzie. A jak wejdzie, to generalnie będziemy mieli, lekko mówiąc, mieli dosyć przerąbane. Dobra, spać już możemy pójść i
to my zrobimy, żeby po prostu zyskać miejsce w środku, żeby nie skakać. Ja się chyba obudziłem trochę w samym środku nocy. Dobra. Tak, mięsko jeszcze nie doszło, o Jezu. Aż tak wcześnie poszedłem spać. Za wcześnie, ale dobra. Zaprojektujemy sobie przynajmniej jak to ma wyglądać. No bo nie powiem, to miejsce musi być dosyć funkcjonalne, dosyć proste. Tą żywicę, no dobra, żywicę zbiorę. Żywica jest jedną z mniej problematycznych itemów w deforeście. Daj mi jeszcze tylko koło lampki. Dobra, te lampy nie są ładne i one ładnie postawione nie będą, ale myślę, że chociaż takie jedno randomowe ognisko, które by nie wylądowało pod ziemią, byłoby opcją dobrą i chyba nawet opcja taka nie byłaby zła. Myślę, że nie. Dobra, dajcie mnie to. Jak to No dobra, tam minimalnie w sumie teksturki wystawać mogą. Dobra, tak to wygląda. Myślę, że jeszcze możemy sobie zaprojektować tutaj nasze zbiorniki, w sumie doniczki na nasiona. No nie powiem, 25 sztuk patyka na jedne to trochę jest, ale myślę, że generalnie to się w miarę szybko zwróci. Dobra, cyk. Daj mi jeszcze dalej książkę. I myślę, że taki pieniek też możemy w sumie sobie dodać. Albo nawet trzy takie pieńki. Żeby to po prostu jakoś w miarę ładnie wyglądało i zawsze no możemy mieć jakieś podstawowe itemki, chociaż jakbyśmy po prostu je przepierdzielili gdzieś. Albo po prostu, żeby sobie stały i były, tak? Bo taka opcja też w sumie może być. Dobra, jak to wygląda? Wygląda to mianowicie, myślę, że wygląda to mianowicie co najmniej spoko. Tylko niespoko jest to, że ja umieram z głodu, dobra, żeby to po prostu w miarę wyglądało. Dobra, dwie bombki, trochę dynamitu, trochę rysunków, kilka zdjęć pasażerów, nasiona, jagód, czyli po prostu będę musiał ogarniać sobie itemki większe, zbiorniki na wszystko. Dobra, wiecie co zrobimy? Ja po prostu sobie tutaj zasejwuję gierkę. Tak asekuracyjnie, jakby coś się miało stać. I po prostu przeczekam po prostu do rana, bo w nocy tutaj na razie nie ma zbytnio nie ma po prostu zbytnio co się tutaj rzucać. Więc słyszymy się, jak już będzie w miarę jasno. Okej, jest już w miarę jasno, ale niestety zapomniałem, że problemem tej części wyspy jest mianowicie to, że słońce tutaj zachodzi dosyć późno, co jest plusem. Ale no niestety dosyć później wstaje, bo on musi się sprzed tej całej wyspy wynurzyć. I to on niestety nie idzie tak łatwo. Dobra, ja myślałem, że to kanibal, a to tylko dziecko za oknem się drze. Spoko. Okej. No widzicie, tutaj jest generalnie ciemno. Tu jest ciemno mega, patrząc, że ja gram grywałem na oryginalnych barwach i dalej gram na oryginalnych barwach. Żeby po prostu sobie nie pomagać. Mamy dopiero 3 soki z żywicy i kanibala. Tylko pytanie, w którym... Dobra, on odchodził, okej, bo nam zniknął. Czyli nam...
odchodził od nas, spoko. Dajcie mi tylko proszę siekierę. No tak, tego drzewa nie zetniemy na pewno. Ale w sumie zciąłbym sobie piątkę. Z racji takiej, że po prostu miałbym sobie te dwie kłody na po prostu na na co? Na ławkę. I po prostu tą ławkę bym sobie po prostu dorzucił. Dobra, patyk, mały kamień, spoko, raz. Tutaj mam trzy. Cztery, dobra, ściąłe mnie to drzewo, trudno. Czasami po prostu już nie rozróżniam, co jest czym w tej grze. 84 patyki, ja pierdzielę. 9 pielgrzymek po patyki, nie? Dobra, cyk. Dołóż mi tutaj. Dobra, jedna kłoda to jest do ogarnięcia. Ja pierdzielę, ej, tutaj jest gorąco, jest po prostu upał na dworze. Znaczy może niewielki upał, ale przy kąpie, no ej, jest ciepło. Jest bardzo, ale to bardzo ciepło. Mam nadzieję, że nic się nie wykrzaczy po drodze. Nie no, nic się nie wykrzaczy. Więc spoko, dobra. Po prostu zawsze wchodząc do tego lasu z dropami FPS-ów, to jest po prostu co najmniej mała masakra. Tamta bala niech mi się stacza pomału, bo ja potrzebuję jeszcze patyków. Dobra, patyki mamy, czyli idziemy. Kolejny odcinek dosyć budowlany, bo ostatni też był budowlany, więc w niedzielę sobie już gdzieś powędrujemy. Możecie pisać coś na dole, gdzie w sumie możemy sobie powędrować. No, kurde, trochę to prześwituje, ale no. Ale spoko, myślę, że to będzie w miarę okej. Więc tak. Wędrujemy z... Dobra, czego potrzebujemy? Jedna bala drewna, która teoretycznie powinna już mi się stoczyć bardzo ładnie. Teraz ja tylko potrzebuję sobie podnieść trochę kamieni, trochę szmatek oraz czaszki, żeby chociaż sobie kończyć etap oświetlania tej naszej chwilowej bazy. Nie wiem, co ten kruk robił i chyba nawet zbytnio nie chcę wiedzieć, tylko tutaj była gdzieś, był gdzieś kolejny, był totem drugi, dobra, widzę ten totem. Dobra, cyk, 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 dajcie mi to. No, okej. Jak to wygląda? Tych pateków będzie nam brakowało i to w dużych ilościach. Ale dobra, to po prostu sobie tak zrobimy. Okej, okay, czaszki są, patyki są, kamienie są, te patyki dorzucę, tą balę drewna sobie zabiorę. Po prostu ją sobie dorzucę ładnie, żeby to wyglądało. Daj mi to. No, no nie powiecie, że to. No dobra, katana wygląda słabo na tym, ale już siekierki będą wyglądały konkretnie. Tylko pytanie to. Zacznijmy od tego, że zamknij mi ziom drzwi, bo
sąsiedzi nie muszą patrzeć, jak my, co my robimy. Wiem, że był. Ramka z patyków. Ramki ja żadnej nie chcę. Ja bym za to bardzo chciał. Nie wiem, jak to nazwać. Chwytak. No. Bo zawsze mogliśmy sobie po prostu. Zawsze mogliśmy sobie po prostu broń powiesić na ścianie. Tylko ja teraz tego nie widzę. Łóżko tyrolki to nie. Składowanie również nie, ogień. Ej, gdzie to było? Linki nie tu, nie tu. Tutaj tego nie ma. Nie ma. Nie, nie. Okej, okay, przeżyliśmy 8 dni. Aktualne samopoczucie jest spoko, zły psychiczny 98. Siła nam lekko spada, tak samo jak waga. Kalorie na dzień spożyte. Spożyte 0, spalone 400. Spoko. Ej, to wygląda ciekawie. Dobra, jakieś tam ciekawsze notki mamy i z tego co widzę, to nie ma po prostu już tego wieszania na broni na ścianie, co mnie lekko zdziwi, ale tak jest. Okej, jak to wygląda? No właśnie, to jest. Zastanawiam się, to po prostu. Jeden sok. Po prostu ta żywica gromadzi się. Zbiera się naprawdę w ilości mega powolnej. Tam jeden kanibal leci, zaraz pewnie za nim cała reszta peletonu. Kamienia nie potrzebuję. Ale przydałoby się zacząć. Raz, zgromadzić większą ilość jedzenia oraz dwa, zacząć kompletować ekwipunek, żeby po prostu go mieć, bo na razie to ja jestem nadal takim w miarę dosyć nieogarniętym stanie, że tak powiem, jeżeli chodzi o nasz ekwipunek. Tam w ogóle lizard jest w wodzie, czy to jest kanibal, po prostu. Ciała tych kanibali mnie po prostu rozwalają, bo one walają się mu wszędzie. Ja nie wiem, czy to ma dodać lekkiego, powiedzmy, strachu dla. Znaczy, no dobra, kogoś, kto nie gra za dużo Fresta albo zaczyna czy coś, to może być widok dosyć taki, o kurde, coś tu jest nie tak. Ale jednak dla mnie to już niekoniecznie działa, chociaż dalej pobyt w jaskiniach nie jest moją ulubioną czynnością. Więc tak to wygląda. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Ile? 20 minut. Spoko. Chyba 20. No nie, no trochę mniej, bo tam musiałem coś. No dobra. Mniejsza. Powieś kicajka. Nadpisz mi, proszę. Żeby było. Dobra. Z tego co widzę, to ja potrzebuję wywalić na wierzch skorupę. Ja potrzebuję skorupy. Szkoda, że nie mogę tak tego na kamieniu zaprojektować. Nie mam garnka. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze podróż po garnek. Ja sobie w międzyczasie może żywicy nie tyle nie zdobędę, ale na pewno sobie ogarnę taką ilość patyków. I prawdopodobnie na miniaturce będziecie mieli pokazane, jak to wygląda. W sensie, jak wygląda nasz kontener, w jakich warunkach będę mieszkał.
Dobra. I wiecie co? Patrząc, że odcinek następny odcinek będzie eksploracyjny, popłyniemy sobie chyba na statek. I tak zrobimy, to będzie chyba opcja najlepsza. I zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno tratwę jakąś sobie zrobię. No bo płynięcie tam koło rekinów jest co najmniej ryzykowne, ale nie popłyniemy na statek, bo przecież ja nie mam rebrifera. No to trochę plan się skomplikował, jednak ten rebrifer jest dosyć taką potrzebną, przydatnym itemkiem w The Foreście. Jednak 500 godzin Łukasza nadal nie wiesz, że rebrifer generalnie dobra rzecz i się nawet przydaje. Więc no. Dobra, już jesteśmy tutaj pod garnkiem. Fajnie byłoby się chociaż w minimalnym, ale to minimalnym stopniu przygotować na ewentualne pierwsze ataki kanibali. No bo inaczej to może być co najmniej słabo z tym. Dobra, tam był krzak, myślałem, że tam kanibal stoi z góry i patrzy. Jedzenie chodzi. Samo. Kto je wypuścił? No nie wiadomo. Dobrze. Więc no, trochę gadania od czapy. Jak to czasami bywa. Trochę sensownie, konkretnie. Więc mówię. Prawdopodobnie będzie to właśnie tak, jak wyglądało. Mówię, ja sobie... Będziecie mieli dużo informacji, więcej streamów planuję dopiero na czerwiec, więc no w czerwcu wyjaśni się najwięcej, albo nawet trochę przed czerwcem, ale najpóźniej początek czerwca. Na szczęście kończy się szkoła na razie. I tak to wygląda. Dobra, robimy tak, że wracamy, zapisujemy, ja sobie międzyczasie skończę. To i po prostu będziecie mieli ukończone, myślę, w miarę będziecie mieli ukończone tutaj nasze mieszkanie. Dobra, kanibal 1, kanibal 2, który mi zniknął, zobaczymy jak to tam będzie dalej. Dobra, tutaj nikt mi pod domem nie lota. Nikt mi tutaj pod domem nie lata, więc jest spoko. No, wystają tylko te doniczki. Wystają te doniczki, wystaje to ognisko. Ale poza tym to jest wszystko ładnie, pięknie, estetycznie. Okej, okay, kolejna lampka. Tutaj nie mam żywicy. Tutaj też nie mam żywicy. No. Dobra, to zrobimy po prostu sobie takie coś. Więc takim widokiem ja was tutaj żegnam. W następnym odcinku pójdziemy sobie po rebrifer. Potem powędrujemy już na statek, po kuszę w zasadzie, która będzie przydatna. Będzie bardzo przydatna. Więc dobra, dzięki za uwagę. Jeżeli wam się film podobał, to możecie łapkę zostawić. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia następnym razem, czyli jutro. Cześć. Nie.